Serdecznie Państwa witam. W związku z tym, że materia, którą poruszamy, dotyczy aspektów prawnych, pozwolę sobie sporą część mojego wystąpienia jednak odczytać, aby nie uchybić żadnym elementom, które w wypadku takich właśnie rozstrzygnięć prawnych są bardzo ważne, bo czasami pojedyncze słowo dużo waży. Szanowni Państwo, w związku z wątpliwościami wskazanymi przez nadzór prawny wojewody co do treści ogłoszeń konkursów ofert z zakresu kultury fizycznej i turystyki oraz profilaktyki, podjąłem odpowiednie kroki, aby jak najszybciej uruchomić środki dla raciborskich klubów i organizacji. W tej chwili zamrożone jest 788 tysięcy złotych na sport i turystykę oraz 360 tysięcy na profilaktykę. Pieniądze, na które czekają aktywni mieszkańcy, społecznicy, kluby sportowe i organizacje działające dla dobra naszej lokalnej społeczności. Te pieniądze póki co mamy zamrożone. Jednakże mając na względzie dobro całej naszej społeczności, zdecydowałem o uchyleniu aktualnych zarządzeń i niezwłocznym przygotowaniu i ogłoszeniu nowych konkursów. Dlaczego tak? Dlatego, że jest to najszybsza droga do rozwiązania tego problemu. Nowe akty przygotowane zostaną zgodnie z sugestiami organu nadzoru. Warto nadmienić, że zarządzenia co do treści, których nadzór wojewody wniósł zastrzeżenia, są zgodne z wieloletnią praktyką organu wykonawczego miasta Racibórz, czyli prezydenta miasta Racibórz. Proszę Państwa, to są identycznie brzmiące zarządzenia, które podpisywałem ja w ubiegłym roku, czy też mój poprzednik, pan Mirosław Lęk, w latach poprzednich. Zapisy są identyczne. Co więcej, proces przyznawania środków w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie był przedmiotem kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej kilka lat temu i absolutnie w protokole z tamtej kontroli nie znalazła się żadna uwaga dotycząca właśnie tego rozdziału środków. Drodzy Państwo, sprawa została wszczęta nie z urzędu, dlatego że nadzór wojewody nie analizuje wszystkich zarządzeń prezydenta miasta. Ta sprawa została wszczęta w reakcji na skargę. Mam uzasadnione przypuszczenie, że stoi za tym ta sama osoba, która pisze większość skarg, o ile nie wszystkie, na działalność gminy, prezydenta, a w szczególności spółki Unia Racibórz. Oceniam to jako działanie na szkodę mieszkańców. W efekcie zaistniałej sytuacji kluby, organizacje, stowarzyszenia zostały pozbawione środków. Drodzy Państwo, to nie uderza we mnie. A w trenujące w raciborskich klubach dzieci, młodzież, oprócz szkolenia młodych sportowców, konkurs wspierają ciekawe akcje społeczne typu Furia Bojów. To są rzeczy, które znają ludzie nie tylko w Raciborzu, ale przyjeżdżają, żeby nie powiedzieć, że z całej Polski, aby to zobaczyć, czy też wziąć w tym udział. Przygodowy bieg z przeszkodami, cykl imprez turystyczno-krajoznawczych, stowarzyszenia i kluby czekają również na finansowe wsparcie związanych z przeciwdziałaniem patologiom, jak narkomania, alkoholizm. I właśnie przez sport i rekreację można ratować ludzi przed tego typu problemami. I drodzy Państwo, całe środowisko sportowe Raciborza tak naprawdę, a będę do tego dążył, powinno podziękować tej jednej konkretnej osobie. Podziękować za to, że teraz musimy przesunąć wypłatę tych środków. I już wystąpiłem o to, aby udostępniono treść skargi i imię i nazwisko osoby. Chyba, że ta osoba ma na tyle odwagi cywilnej,
że po prostu ujawni się wszystkim tym, którzy teraz mają problemy. I będzie mogła im spojrzeć w oczy i powiedzieć: tak, tak to należało zrobić. Drodzy Państwo, żeby odnieść się do konkretnych zarzutów nadzoru wojewody, przede wszystkim podniesiona została kwestia związana ze składem komisji konkursowej. Nadzór wojewody nie neguje tego, że powołujemy komisję konkursową, tylko to, w jaki sposób przywołujemy konkretnych członków tej komisji. W roku 2016, i tutaj jest stosowne zarządzenie z roku 2016, do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert powołuję komisję konkursową, zwaną dalej komisją w składzie. Drugi, zastępca prezydenta miasta, myślnik przewodnicząca. Dwa, kierownik referatu przedsiębiorczości i obsługi inwestora, myślnik członek. Trzy, inspektor referatu przedsiębiorczości i obsługi inwestora, myślnik członek. Cztery, przedstawiciel organizacji pozarządowych, myślnik członek. Pięć, przedstawiciel organizacji pozarządowych, myślnik członek. Natomiast nadzór wojewody mówi wyraźnie, że należy wskazać te osoby z imienia i nazwiska. A jeżeli mówimy o konkursie z roku 2021, czyli tym, który jest teraz rozstrzygany, który ja teraz podpisałem, wskazujemy: naczelnik wydziału, przewodnicząca, pracownik wydziału, członek, pracownik Wydziału Spraw Społecznych, członek, przedstawiciel organizacji pozarządowych, członek, przedstawiciel organizacji pozarządowych, członek. Zapis jest dokładnie taki sam. I w roku 2016, 17, 18 nie stanowiło to problemu, bo nikt nie pisał skargi, a teraz okazuje się, że nie, w opinii nadzoru jest to niezgodne z prawem. I oczywiście moglibyśmy pójść w tej sprawie na drogę sądową, tylko na rozstrzygnięcie czekalibyśmy wiele miesięcy. Więc lepiej jest uchylić aktualne i przeprowadzić konkurs jeszcze raz. Niezależnie od tego, organ nadzoru zwrócił uwagę na to, że w treści zarządzenia mówiącym o ogłoszeniu już wyników pojawia się pewne sformułowania, szczególnie w załącznikach, które mówią o tym, że, i to są zdanie nadzoru wojewody, że w tym zarządzeniu rola prezydenta została sprowadzona do pozycji marginalnej, że niepotrzebnie wyeksponowano rolę komisji konkursowej, bo komisja ma prawo do zaopiniowania ofert, natomiast prerogatywą prezydenta jest podjęcie decyzji o wysokości przyznanych dotacji. De facto dotyczy to tak naprawdę pewnych sformułowań tylko, bo tak czy inaczej to prezydent decyduje w układzie końcowym o tym, kto ile tych pieniędzy dostaje. Komisja jest ciałem doradczym, natomiast ze sformułowań zawartych w tym zarządzeniu, które podkreślam, od wielu lat ma praktycznie tą samą treść, zmienia się tylko data i kwota i osoba, która to podpisuje, to teraz stanowi to problem. Ale organ nadzoru wskazał jednoznacznie, że to należy wyeksponować rolę prezydenta, bo prezydent podejmuje w tej sprawie decyzję. Ponadto organ nadzoru wskazał też na to, że dopuszcza się przedstawienie skorygowanych harmonogramów i ofert. Już załóżmy, że ktoś wnioskował o 40 tysięcy, dostaje 20, więc w sposób naturalny musi skorygować swoją ofertę. Organ nadzoru mówi, że jest to niedopuszczalne. Ale szanowni Państwo, mamy tutaj taki dokument, jak rozporządzenie przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego. I w tym rozporządzeniu, w paragrafie 19,
jest wskazane, że wśród załączników do umowy znajduje się zaktualizowany harmonogram działań, zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania, zaktualizowana szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania i zaktualizowany opis poszczególnych działań. Czyli według tego dokumentu, tego typu korekta, która dla każdego wydaje się logiczna, jest dopuszczalna, a nawet wyartykułowana w sposób jednoznaczny, że tego typu dokumenty można dołączyć. Ale nie będziemy wchodzić w spór prawny z nadzorem wojewody, bo tak jak mówię, możemy ciągnąć to miesiącami, a liczy się to, aby te środki jak najszybciej trafiły do tych, którzy dobrze je zagospodarują. Stąd podejmuję takie działania, które przeprowadzą to jak najszybciej, czyli uchylam poprzednie zarządzenia i jak najszybciej przeprowadzam nowy konkurs. Natomiast jeszcze raz powiem to wprost. Wszyscy ci, którzy czują się pokrzywdzeni, tak naprawdę muszą swoje pretensje i, że z przekąsem powiem, podziękowania skierować do jednej konkretnej osoby, której imię i nazwisko będę dążył do tego, aby zgodnie z prawem je ujawnić, a do tej osoby apeluję o to, aby mając odwagę cywilną, aby się ujawniła. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję Panie Prezydencie. Dziękuję Państwu za udział w spotkaniu. Chyba, że są, możemy po jedno pytanie, tak? Jedno pytanie z uwagi na czas. Bardzo proszę. Mariusz? Słucham. Tak, Panie Prezydencie, to pytanie, czy te 250 tysięcy złotych, które były chyba dla LKS-ów jeszcze tam przeznaczone, z którym Państwo mieliście taki problem, żeby je prawny, żeby je rozdzielić, to czy to pójdzie do wspólnej puli? Czy to będzie konkurs powtórzony ten sam, czy też będzie rozszerzony, żeby było więcej do podziału? Panie redaktorze, jestem, czy tam wydziały są w stałym kontakcie z nadzorem prawnym. Nie chciałbym teraz rozstrzygać, dlatego że jak widać, dosłownie niuanse mogą decydować o tym, czy coś jest dopuszczalne, czy nie. Drodzy Państwo, jeszcze teraz przed chwileczką otrzymałem wydruki z dokumentów, którymi posługują się nasi sąsiedzi. Rybnik, Wodzisław. I sekunda. Zapisy dotyczące rozstrzygnięć dokładnie są bardzo podobne jak u nas, gdzie mówi się o tym, że komisja dokonuje ocen, przedstawia prezydentowi konkretne kwoty, a w opinii nadzoru jest to niedopuszczalne. Mówi też, to było w Rybniku, w Wodzisławiu, oferty ocenione pozytywnie pod względem formalnym, komisja konkursowa ocenia pod względem merytorycznym. Kryteria oceny merytorycznej i tak dalej. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje prezydent miasta Wodzisławia w drodze zarządzenia po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. Drodzy Państwo, tak jak mówię, decydują czasami niuanse słowne, stąd na to konkretne pytanie, na które zadał Pan redaktor, wolałbym teraz nie odpowiadać, bo jesteśmy tak naprawdę na gorącej linii z nadzorem prawnym i wszystko, cokolwiek teraz będziemy robić, będzie uzgodnione tak, aby nie było żadnej wątpliwości co do tego, że jak najszybciej uda się doprowadzić do przekazania pieniędzy tym, którzy na nie czekają. Jakby nie było pytań, to ja bym miał jeszcze ostatnie, ale to zamiast kogoś innego. Tak, nie mam innych zgłoszeń, także bardzo proszę. To czas, Panie Prezydencie, jaki czas jest przewidziany? Jak to wyglądało wcześniej? To są 2 miesiące, czy to jest miesiąc, czy to jest może szybciej? Ogłoszenie o
takim konkursie musi, kolokwialnie to ujmując, wisieć na tablicy ogłoszeń 21 dni. Potem dochodzą jeszcze kwestie formalne, więc łatwo policzyć. Natomiast tak jak teraz staram się, aby z mojej strony nie było ani jednego dnia zwłoki. Jeżeli tylko pojawiają się dokumenty, natychmiast je podpisuję. Natomiast no, jest też ten moment, gdy następuje ocena formalna, więc to też zawsze wymaga kilku dni przynajmniej. Rozumiem. Czyli czerwiec. Bo przecież zawsze ktoś może napisać skargę, że nie przeprowadzono oceny formalnej. No tak. Dobrze, bardzo. Jak widać, nie jest ważne to, jakby w jakim celu działamy, tylko to, aby po prostu utrudniać. I tak odbieram to, że ktoś takie skargi pisze. Dziękuję panie prezydencie, dziękuję państwu za udział w briefingu. No i do zobaczenia pewnie z większością z państwa jeszcze dzisiaj na sesji. Także dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.